A my zmienia grupę wiekową. A mi tu seniorka czas najwyższy aktywności mają ze sobą. Siemanko wszystkim, z tej strony Anki. Witam was w kolejnym odcinku z The Sims 4. I dziewczynki wróciły ze szkoły. Niestety. Wybredna w jedzeniu się włączyła. Nie ma co. Super. Ogólnie tak. Amelia strasznie dużo chłopców poznaje w tej całej swojej szkole. I do Alicji przyszła koleżanka. Chyba Adam miał przyjść w ogóle. Wkraczanie w nowy etap. No ja wiem, słońce te nasze. Baw się w udawanie, lećcie się bawić. A Adam coś się zaciął. Nie, bo go nie ma. Przyszedł! Zapytaj, jak dzień minął i spróbuj pocieszyć, bo coś jest nie tak. Już poszłaś. Dobra, to robimy ekipę z dzieciaków i rozwalamy całą chatę, nie? Nie no, dobra, startujecie po kanałach razem. Niestety nie mam jakiejś zabawki specjalnej dla dzieci, żeby mogli robić co chcą, ale wiecie. A już mamuśka wróciła. Kot już Adama męczy. Dobra. Aki. Niby mamy jakieś siedzenie, ale jak zjesz, to ugotujesz coś kolejnego. Jest co, Niunia? Sprawdzimy jakieś, co nie masz sprawności, co? Napraw dzielenie się. Przygoda w plenerze. Łowienie ryb. Chyba tutaj to czegoś takiego nie zrobię. A nie zrobię. Dobra. Chodźcie, idźcie razem. Idźcie się z domu, pozbędę. O, biegną. Bardzo ładnie. Czekaj, niuńka. Przyjdź tutaj. Bo on dalej jest smutny. Pójdziesz do tego chłopca w końcu. Zapytaj, jak mu dzień mija. Baw się w udawanie. Nie. Nie zgadzam się na żadne takie sytuacje. A nie, on nie jest syreną. On już mówił o tym. Nie. Miałeś stresujący dzień, mówisz? Startuj po kanałach. Wy miałyście w ogóle te całe projekty. Dobra, do domu. Trzeba odrobić lekcję, trzeba zjeść. Ten widzę, że chyba słabo mu ostatnio. No ale nic. Obiewotną nie, weźmiesz zwykłą. Ty się na to późwa złościsz. Amelia, dziecko, najpierw idziesz jeszcze się wykąpać. Nim pójdziesz spać. Weź resztki. Potem zobaczysz, jak ci wzrosło. Weź to zjeść. Bo nie wiem, co jest grane. Wyciągają to jedzenie, zamiast jeść, to je wystawiają. Amelia śpi. Alicja, jedz dziecko.
Przygoda w plenerze. Ja chyba muszę zaczynać się od... przestawać. Sztuka. No dobra. Dobra, dziewczynki wróciły. Oczywiście już coś im nie pasuje. Amalia, co ty wróciła? Odrób lekcję. No, Alicja, przepraszam. Amalia ma za pół godziny. No właśnie. Więc tak, kiedy na rzecz, jaką zrobi, to będzie. Wykąpanie się, bo śmierdzi. Przestań mi przeszkadzać. No, gdzieś tu mamy miejsce na takie rzeczy. O, właśnie. Zacznij przy tym akurat pracować sobie. Zawsze jakiś pomysł, nie? O, rany boskie. Znaczy, jak klubu teraz zawsze mam za naszą jakiś szalony pomysł. Dzisiaj chcę, aby każdy udawał jakieś zwierzę. Czy Amalia powinna udawać krowę, czy tygrysa? Tygrysek. Rahar, Amelia przywołuje ducha dzikiego tygrysa. No oczywiście nie cieszy się z tego występu. Inni uczniowie klubu są jednak w niebo wzięci. Najbardziej podobał im się moment, w którym Amelia próbowała zjeść nauczyciela. Aha, no to już wiemy, czemu mu się nie podobać ten pomysł do końca. A, bo tutaj Kaleb biega. Ty to zostaw tę telewizję, mogłabyś córce pomóc. Ty też masz niuńca. Tutaj się zmieści. Nie? Ha! Wszedł. Dobra. Chcę, żeby wam oceny wpadły. Nie. Willow, jesteś najbardziej drażniącą mnie osobą w całym w ogóle wszechświecie, wszechświecie simowym. Nie chcę cię widzieć po prostu. Adam. A to jest chyba ten dzieciak, którego ogólnie widzieliśmy na tym. Na naszym urlopie. To jest on. Jest on twój projekt? Ja wiem, kontrola emocji spadnie. Weź pomóż jej. Ty też możesz pomóc siostrze. Gdzie co chciałam zauważyć, ponieważ są dwa projekty. Zdublowały chyba mi się coś. Dobra, nieważne. Dam jej obydwa. No bo to ma wulkan. Nie przeszkadzaj im. Bądź przykładną mamuśką. Ugotuj coś nam. Zupa robi. A dajesz zupę, zupę robi. No ty nie miałaś już tego szczęścia, niuńko. Dobra. Weź sobie strąga. Już się z tego toalety rzekomo. Zjedz to ciasto potem i idź spać. Teraz Aki. A ty sobie rozmawiasz przez telefon, no przepraszam. Weź sprzątnie, bo ona jak zwykle. Podoba mi się bardzo to. Serio, strasznie mi się podoba ten cały ten. Bym powiedziała mural ścienny, ale to jest na podłodze. Dobra, idź spać. Potem.
Dobra, wszyscy oprócz Alicji wstali. Nie możemy się bawić. A no i Alicja też wstała. On sobie tu ćwiczy, bo szukałam sposobu, gdzie on może ćwiczyć te rozkazy. Ja to zaraz ukryję. I on może na tym. On w postępie pracy po prostu odblokował sobie to. No teraz może sobie robić tam, co tam chce. Ucz nowe kwestie potem. Sama gotujesz. Sama większość rzeczy robisz ty. I tak ci coś nie pasuje. Lemoniada. Weź przygotuj to. Jak coś będzie, to sobie będzie chciał, to sobie akurat naleje. Szkoła. Czekaj chwilę. Teraz idziesz. Zmień strój. Teraz możesz iść. Chciałam, żeby się przebrały, bo one wiecznie w tych piżamach chodzą. A, i dziewczynki mają pamiętniczki. Mam nadzieję, że zaczną jednak ich stosować. Bo to by było awesome. Przyda im się tak. Ale jest na przyjęcie. I idziesz do pracy, ja wiem, we wszystkim. Ogólnie, myślałam o tym, żeby zmienić aki pracę. Kariera. Znajdź pracę dorywczą. O, to sobie dorywczą może. Bo ona i tak siedzi większość tygodni w domu. I co jak na plaży? Ej, tego nie widziałam. Czekaj, czego mam najwięcej chyba stąd? Złośliwości chyba nie mamy. Mam sprawność fizyczną. Miksologię mam jedno. Dobra, praca dorywcza. Trzydzieści pięć, 23, a jeszcze 100. Majsterkowania. Środa o 10. Dobra, dziewczynki wróciły, ale chciałam przeczytać, bo Aki jak wróciła, to nawet nie patrzyłam. Tak, prawdziwy niedźwiedź chodzący. A dostała premię za to. No proszę. No ja wiem, dzieci. Każda z was jest zmęczona. Ty tylko to... Coś nie było? A tak. Ten przyszedł. Przyszli się bawić razem. Amelia to czasu nie ma przez to kółko teatru, ale w niektórych momentach myślę, czy mi na pewno było to potrzebne, żeby ją dać. Czekajcie, weźmy jeszcze. Ej, ale teraz jak nie ma się pracy, czy jest jak się jest mało kasy, to ewidentnie można sobie coś zarobić. Mego śniegowego pożaru niedźwiedź, nie potrzebuję nowego towarzysza na długie wyprawy. Muszę szybko biegać, ale nie szybciej ode mnie. Wynagrodzenie. To jest już łączna kwota. Czwartek od drugiej. Okej. No mówię, w momencie kiedy nie ma się kasy, to tak w dzień wolny. Weź napisz sobie. Nie piję jednak tego.
Jednak tego nie pij, tak teraz patrzę. Weź opróżnij tacę i przygotuj nowy, jak chcesz. Wzięta wykonawczyni. Super. Wypij. Rozstrzyganie konfliktu. Ty ogólnie, jak będziesz miał chwilę, już zjesz i odrobisz pracę domową, to się weźmiesz za pamiętnik. Ty też chyba nie odrobiłaś pracy domowej, też nie, więc pamiętnik, praca domowa i pamiętnik. Trzeba posprzątać. Tobie jak to wychodzi teraz? O, znacznie lepiej mu wzrosło. Wykąpać się musisz, dobra. Zbyt spięty. Naprawdę muszę już iść. Praca domowa odrobiona. Bardzo mi zależy na pamiętniku, bo one... Znaczy nie wiem jak Amelia, muszę sprawdzić. Ale Alicja ma bardzo słabo z kontrolowaniem emocji. Widzę, że maniery mi spadły. Ale maniery to łatwo jeszcze poprawić. Tobie się tylko chce spać, tobie jeszcze nic się nie chce. Pokaż jak ty masz. Maniery, odpowiedzialność, rozstrzyganie konfliktu. Widzę, obydwie macie słabo z tym. Dobra. Moja siostra zmieniła stylówkę z tego wychodzi i to wygląda źle. 4 razy. Moja żona jak zwykle śpi. Co to za paskudstwo? Śmiesznie to wygląda, ale dobra. Nie, niech sobie śpi, to też sobie śpi. Widziałam, że coś jest nie tak. Wal do drzwi. Wojskowe przywitanie, a potem narzekaj. Chociaż nie, rozkazy dalej trzeba. Po pierwsze nie wiodę z nudnego życia, po drugie się nie znasz, a po trzecie przeszkodziłaś moim dzieciom w śnie, a jutro idą do szkoły. Jest środek tygodnia, więc myśl, kobieto. Ty pewnie znowu bajki dla dzieci oglądasz? Nie. Jesteś śpiąca. Dobra, dojdźcie spać. Sprawdźmy, co nam się szykuje w przyszłym odcinku. Śpiąca zbiorów. I Halloween licząc. Chociaż to pewnie się uda, że w jednym odcinku będzie. Potem kto ma urodziny? Dziewczynki. Za 2 odcinki mają dziewczynki urodziny, potem Scott bardzo późno. I... Dobra. Wybaczcie, ale musiałam kichnąć. No to... Wychodzi na to, że... W następnym odcinku mamy święta, a za 2 odcinki... urodziny dziewczynek. Więc... Na dzisiaj kończymy. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału. A jak zasubskrybujecie, to przycisnąć ten dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie na temat najnowszych filmów. Odsyłam Was również na moje social media, Snapchata, Instagrama, czy na Facebooku. A także zobaczcie moje inne serie z My Time of Portia lub Wiedźmin 3 Dziki Gon. Trzymajcie się, no i hej!